nothing can survive. Cześć, ja jestem Sarcho, to przed wami kolejny materiał z gry Prey. Jesteśmy nadal w dziale podtrzymywanie życia i za chwilę udamy się na niższe jego poziomy, których jeszcze nie zwiedzaliśmy. Ale najpierw jeszcze dwie rzeczy, które pominąłem ostatnio, a o których mi napisaliście. Przede wszystkim po raz kolejny ominąłem zestaw dozbrajający, mam jakiegoś pecha, bo to już drugi zestaw, jaki ostatnio zdarzyło mi się ominąć. Był tutaj na sejfie i teraz się zastanawiam, czy będę chciał go wykorzystywać, ale myślę, że tak. Tylko, że najpierw będę chciał zainwestować tutaj w inżynierię laboratoryjną. Umożliwia stosowanie zestawów dozbrajających w celu dokonywania ulepszeń broni niestandardowej powyżej pierwszego poziomu modyfikacji. Myślę, że najwyższa pora sobie to odblokować, abym mógł też pozostałe rodzaje broni, oprócz chociażby strzelby, ulepszać. Więc weźmy to. Akurat mam 10 neuromodów, żeby w razie czego wykorzystać sobie jeszcze na przystosowanie psioniczne i hakowanie czwartego poziomu, ale tak jak już mówiłem ostatnio, z tym jeszcze czekam do tego momentu, kiedy naprawdę będę tego potrzebował. No i tutaj mogę teraz sobie ulepszyć odpowiednie rodzaje broni. Konkretnie chodzi mi o działko Lepik. Zwiększymy sobie tempo unieszkodliwiania. A oprócz tego drugi zestaw, który wcześniej zdobyłem, chciałem wykorzystać na promień Q i zwiększymy sobie moc. Przeciwnicy będą wybuchać szybciej. Dobra. I właśnie będę musiał z tego promienia Q sobie skorzystać w najbliższym czasie, zobaczyć jaka to jest skuteczność tej broni w porównaniu do takiej strzelby na przykład, jeśli chodzi o jakichś trudniejszych przeciwników do pokonania, no żeby tylko nie wykorzystywać tej strzelby. No i jeszcze napisaliście mi, że tutaj, tamto akurat wchodziłem, ale tutaj, słuchajcie, jest krata, którą możemy albo podnieść, no ale skoro można ją podnieść, to można też na pewno sobie ją na części zamienić. W takim razie weźmy ładunek recyklingowy i rzućmy go tutaj. Proszę bardzo. I tam mamy kartę i zobaczymy, czy coś jeszcze ciekawego. Biuro ochrony. Aha, to akurat, no dobra, to akurat ta karta mi średnio przydatna, bo to rozumiem, że do tego biura ochrony, w którym byłem przed chwilą. Chyba, że chodzi o jakieś inne, no ale mniejsza z tym. Może jeszcze coś tutaj będzie. A tak nieszczególnie. Tutaj mamy jeszcze wyjście z tej strony. Aha, to tutaj, gdzie już byłem. Tak, to o to biuro ochrony musiało chodzić. No to tak szczerze, niezbyt się opłacało tutaj sprawdzać, no ale skoro mi o tym pisaliście. Jeszcze się upewniam, czy nie ma tutaj czegoś więcej przypadkiem. Ale najwyraźniej tylko ta karta. Okej. Okay. W takim razie wychodzimy i będziemy już ruszać w dalszą drogę właśnie na niższe poziomy. Czyli to będzie tędy. I tutaj akurat tak czy siak mam udać się po tą osobę w ramach jednego z zadań, więc dobrze się składa. Skorzystajmy. Jak to teraz wygląda na mapce? Oto jest pytanie. Poziom minus 2. Na minus 1 jeszcze mnie nie było, tak? Czy byłem? Chyba nie. No i poziom minus 3 również. Jeśli chodzi o minus 2, to tutaj właśnie mam mój cel. Najwyraźniej. A, bo tu jest elektrownia, przejście. Tam się też muszę udać. No ale to po kolei. Nie wiem, czy nie zacząć od tych kapsuł ratunkowych, to będzie jakoś z tyłu. Po tej stronie. O, mamy fabrykator. Nie! Czekajcie, spróbuję jedną rzecz zrobić. To będzie zakłócacz. W obwodzie znaleziono nowe. Patrzcie. Automatycznie teraz, po tym jak właśnie takiego
operatora unieszkodliwiłem, to mogę go zhakować i sprawić, że był po mojej stronie. To jest naprawdę super sprawa i będę musiał z tego częściej korzystać. Pytanie, czy on nie będzie za bardzo zniszczony, ale jak najbardziej działa. Tam jest jeszcze kolejny, co ciekawe. A, i będą się teraz naparzać. Pewnie ten mój padnie pierwszy, chyba że pomogę mu. No nie lataj tak, kurde. Dobra. Troszkę oberwałem, ale to nic. I też go wobec tego zhakujemy. Tylko że pytanie, jeśli jest to operator spaczony, to chyba i tak z jego usług nie skorzystam, prawda? Tak mi się wydaje. Zaraz jeszcze zobaczę. No bo operator inżynieryjny, to on teoretycznie powinien mi naprawić... No właśnie. On mi powinien naprawić teoretycznie zbroję, pancerz, ale nie może tego zrobić. Czyli jedynie jak zhakuję takiego operatora, to dzięki temu nie będzie mnie atakował, ale za bardzo właśnie nie skorzystam z jego usług, więc tak naprawdę no... Sam nie wiem, czy tak bardzo warto. W zniszczonym obwodzie znaleziono nowe polecenia. Czy tak bardzo warto to hakować? No ale jest to zawsze jakaś myśl, jakiś sposób, jakaś alternatywa. O, tutaj nawet coś jest. Dobrze, że zajrzałem. Na górze ewentualnie też coś może być, patrzcie. Zaraz tam będzie trzeba sprawdzić. No i w końcu poszedłem, kurczę, w drugą stronę. Mamy jeszcze jakieś ciało. Równoczesne procesy kolizjonalne zdesynchronizowane. Rozumiem. Tam ewidentnie można, kurde, się dostać wyżej. To jest ciekawe, bo nie wiem, czy to nie będzie właśnie ten poziom minus 1 przypadkiem. Chociaż to bardziej na terenie tej stacji uzdatniania wody. Sam już nie wiem. Tu rozumiem... Oj! Przeprowadzam lokalną analizę przestrzenną. Tam jeszcze operator naukowy na górze. Mogę go deskanować, czy już jest kompletnie deskanowany? Jestem pewien. Tu jest zablokowane. Możemy sforsować, jeśli bym miał siłę na poziomie trzecim. No ale pytanie, co z tamtym? Czy ja właśnie jestem go jeszcze w stanie skanować? Dostałbym się tam na górę w takim razie. Bo to nie przypadek pewnie, ale w takim razie jeszcze zacząłbym mimo wszystko od tej strony. Weźmy tutaj działko lepik, to jednak zalepmy, żeby nie było tutaj problemu, żeby się w przyszłości nie podpalić. A ja wejdę na razie tutaj. No i właśnie, ten fabrykator, miałem to sprawdzić przede wszystkim, ale przerwał mi wtedy ten operator. Tu chyba dookoła niczego nie ma ciekawego, co? I teraz tak, ile mam naboi do strzelby? Właśnie troszkę zużyłem. Więc można by było sobie je wytworzyć jeszcze. Więc zróbmy to jak najbardziej. Kilka paczek zrobimy, nie wiem czy ze 3, czy coś takiego. Jeszcze wytwarzamy. No właśnie 3 paczki chyba będą odpowiednią ilością. Będzie akurat koło 100, nawet ponad 100 pocisków, ponad 100 naboi. Dobra, mamy 102. A jeśli chodzi o inne rzeczy, to na razie nie chcę nic. Jeszcze przydałoby się znaleźć tutaj gdzieś to miejsce, ten automat, gdzie możemy przerobić coś na materiały. Jest szykawka w C. I pytanie, czy ja tutaj się też dostanę, bo mamy zablokowane przejście. A, i to jest ten magazynek, do którego dostałem klucz dostępu ostatnio. Wejdziemy tu oczywiście, 8256. Na mapie wygląda to jak? Tutaj takie małe pomieszczenie. Czyli tam właśnie jest ta stacja uzdatniania wody. A jeszcze tam jest stanowisko zasilania. Muszę to też sprawdzić ewentualnie. Dobra, magazynek oczywiście sprawdzimy, zbierzemy co się da. Jest wieżyczka kolejna. Tutaj pełno złomu do przetworzenia na przyszłość.
butla z tlenem to tylko do podnoszenia, ewentualnie. Jeszcze tak wyżej, ale nic tam ciekawego chyba nie ma, co? Mniejsza z tym, tutaj jeszcze zużyty drut. Apteczka. No i trzy neuromody, bardzo dobrze. Przewodnik po uniformach Transstaru, to już coś takiego czytaliśmy. Informacje o tych poszczególnych kolorach, kolejny zestaw dozbrajający, który od razu sobie wykorzystam w takim razie. Tylko się zastanawiam, czy na promień Q, czy na działko Lepik. Ale może nie będzie ten promień. Przede wszystkim oczywiście zwiększać moc. To jest, myślę, najważniejsze. No i tak naprawdę mogę sobie jeszcze coś wszamać w sumie. To tyle tutaj raczej. Ciekawego już raczej nie widać. Dobra, w takim razie opuśćmy ten magazynek i ruszajmy dalej. Korci mnie jedynie tylko, żeby sprawdzić, czy tutaj na tych półkach jeszcze czegoś nie ma, ale jak widać nie za bardzo. Zdecydowanie nie. A kurczę, liczyłem, że takie miejsce będzie jednak coś skrywało. To wyglądało lekko podejrzanie, no ale nie tym razem. Dobra, czyli to będzie ta strona. Teraz idziemy tutaj. Mamy wieżyczkę podniszczoną. Nie będę jej naprawiać, tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku. O nie! Zeskanujmy. Dawaj, 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 dawaj! Skan ukończony. Badanie nad obcymi. Mamy odporność termiczną. Dostępne nowe przystosowania psioniczne. To co, sprawdzimy sobie promień Q na tego przeciwnika. A, tam jest jeszcze kolejny, kurde. Okej, okay. Trochę trzeba było tego zużyć. Powiem wam, że ja to jednak lubię zaatakować z bliska tą strzelbą, no ale zawsze to jakaś odmiana. Tamten już jest zeskanowany. Kirk Remer. Okej. Okay. Myślę, że jednak lepszym pomysłem jest atakowanie strzelbą, chociaż to też zależy od sytuacji oczywiście. W każdym razie, no tutaj mamy podobne pomieszczenie, jak już wcześniej byliśmy też przy kapsułach. Mimo wszystko oczywiście jesteśmy gdzie indziej. Dobra, zacznijmy sobie od tej strony. Tutaj procedury ewakuacyjne. Czy ja się teraz do tych kapsuł dostanę? Jak najbardziej. Przynajmniej do tej, nie wiem, czy do każdej. Tutaj rozumiem, że będą te same informacje. Jak zwykle możemy zamknąć drzwi i rozpocząć procedurę, ale to nic nie da. Upewnię się tylko. Chwilowa awaria wybranej kapsuły ratunkowej. Powiadomiono pion inżynieryjny. Proszę skorzystać z innej. No, my się tutaj prędko nie wydostaniemy z tej stacji, to jest pewne. Więc mnie to akurat nie dziwi, że to nie działa. Mamy transcriba, posłuchajmy. Gdzie jest Price? Co jest? Znowu nie przyszedł na swoją zmianę? Nie odpisuje na transcribie. Abigail miała sprawdzić jego kabinę, zanim przyszła. Tym razem HR na pewno go wypierdzieli. I tak stąpał po kruchym lodzie. Myślałam, że dobrze sobie radzi. Spotykał się z doktorem Colem, brał Naltrexon. Wezwę ochronę i każę im go znaleźć. Miejmy nadzieję, że nic mu nie jest. Czyli to jest kolejne zadanie i też mamy go znaleźć tutaj w tym dziale, podtrzymywanie życia. Więc teoretycznie można by było sobie go oznaczyć na stacji ochrony, żeby wiedzieć, gdzie konkretnie się znajduje. Ale najpierw jeszcze tutaj chcę się dokładnie rozejrzeć. Kolejna butla z tlenem, której nie będę podnosił, bo po co? Otwórzmy jeszcze jedną kapsułę. Spalony dysk twardy, znowu trochę
złomu do przerobienia. No i ostatnia kapsuła po tej stronie. O, trzeba to naprawić najpierw. Nie ma tutaj niczego. Chyba przeciwników nie ma. Ale mamy za to apteczkę! No kurde, jednak! Czekajcie. Bo ja już mimo oczywiście... A nie, jednak to jest jakiś inny. Skan ukończony. Potrzeba więcej obiektów badawczych. Mieliśmy większego mima tym razem. Proszę bardzo, informacje na jego temat macie. Wrażliwość na lepik i promień Q. A właśnie, to tak przy okazji można było zobaczyć tego fantoma. To jest termiczny chyba, tak? Wrażliwość na ataki psychiczne. Właśnie to nie za bardzo na promień Q jest wrażliwe. Myślę, że to prędzej, no nie wiem, może... Telepata też niespecjalnie. Technopata. Mało co tu jest na razie wskazane, że ten promień Q jest jakiś szczególnie użyteczny. Jedynie właśnie na mima. No ale mim to akurat jest do rozwalenia nawet i kurczę byle jaką bronią. Tak naprawdę. A już się kurde ucieszyłem, że jest tu apteczka. A tu proszę. Układ kolejny. Zobaczmy, co tam tym razem da. Zapewnia zwiększoną ochronę przeciw obrażeniom fizycznym. No to myślę, że warto to sobie zainstalować. Tylko pytanie, zamiast czego? Żywotność baterii w latarce. Zmniejsza wpływ impulsu na twój kombinezon i broń. Atak znienacka, przywraca nieco zdrowia. Otrzymasz więcej amunicji do zakłócacza ze zniszczonych operatorów. O, ładunki recyklingowe. To myślę, że to sobie na razie usunę, bo ja jak rzucam ładunki, to i tak przecież trzymam się z dala od tych ładunków recyklingowych, a weźmiemy sobie właśnie to. Lepiej mieć zwiększoną ochronę na obrażenia fizyczne właśnie. No i dobra, tutaj to będzie wszystko. Teoretycznie mogę jeszcze na dole zobaczyć, czegoś nie ma, ale wątpię, żeby coś tu miało być. Więc wbijamy na górę, tylko że pytanie teraz, którędy wejdę. Tędy chyba powinno dać radę, mam nadzieję. Jak najbardziej. Jeszcze tylko zobaczę sobie na mapce. No tak, tutaj już tą sekcję zwiedziłem i jeszcze ewentualnie można było właśnie zobaczyć, czy tam jakoś wyżej się dostanę. To jest też ciekawe. Bo tutaj jak to wygląda? Teoretycznie można się na to dostać, ale to tyle chyba. Oj! To jest ten operator naukowy, co? Który był na górze wcześniej. Chyba go jednak zniszczę normalnie. Jakoś tak, kurczę. A, i został zniszczony ten inżynieryjny. Jakoś tak chyba jednak wolę zniszczyć tych operatorów, przy okazji ich przeszukać, niż żeby miały latać niby po mojej stronie, a i tak mnie nie mogą wyleczyć ani nic. Ani właśnie uzupełnić punktów psi, czy też naprawić mi kombinezonu. Dobra, trzeba znaleźć właśnie drogę jakąś rozsądną na górę, więc spróbujemy. Najprościej oczywiście działkiem lepik będzie. Tylko pytanie, którędy tak najszybciej? Chyba tutaj bym się spróbował dostać ewentualnie. Jakoś tam wyżej. Mam nadzieję, że da radę w ten sposób. Pewnie, że da. Latarka oczywiście się przyda wyjątkowo. I tam mamy przejście. Zwróćcie uwagę. I to może być właśnie alternatywne wejście do tego działu, gdzie musimy drzwi sforsować, jeśli byśmy chcieli normalnie się przedostać. Tutaj jeszcze właśnie się rozglądam, czy nie ma czegoś więcej. Można by było przejść również i do tego pomieszczenia. Ale wydaje mi się, że tutaj chyba już nic nie znajdę. Mamy teoretycznie wejście. A jednak. Widzicie, no jednak warto, kurczę, sprawdzić takie rzeczy. Teraz pytanie, czy tutaj wystarczy, żeby wspiąć się wyżej? I jak najbardziej. Tylko uwaga, nie spaść.
klucz francuski, tego możemy przeszukać. Projekt fabrykacyjny na regulator mieszanki powietrza. To jest coś nowego. Brzmi trochę jak jakiś przedmiot do zadania może. Bo to jest chyba coś specjalnego. W każdym razie tutaj już wyżej się nie dostanę. Tam zresztą byłem wcześniej, to jest przecież ta cała winda. Czyli to będzie raczej tutaj wszystko. A więc można już się przedostać na tą stronę. Nie, tylko nie spadaj mi, kurde. Jeszcze mało brakowało, abym spadł. Tak, trzeba będzie wejść przez ten szyb tutaj. No i oby mnie to faktycznie zaprowadziło tam, gdzie myślę. Raczej tak. Tutaj mamy akurat wyjście właśnie z tej strony, więc wszystko się zgadza. Wchodzimy. Proszę bardzo, jesteśmy. Stacja uzdatniania wody. No to super. Tam na dole już widziałem jakiegoś przeciwnika. Brakuje mi powoli miejsca tutaj, ale to za chwilę też sobie z tym poradzimy. Poziom minus 1. Bo jestem teraz wyżej właśnie. Tu jeszcze poziom minus 2. I mamy moduł recyklingowy. No to super, czyli będę mógł się pozbyć tych rzeczy. Tego fantoma, żeby kurczę zeskanować tam. Tylko, że oczywiście teraz jestem za daleko. Aj. No dobra, tutaj wieżyczka uszkodzona, w razie czego można by było wykorzystać przeciwko niemu. Może teraz się trochę zbliży. Tylko, że on się musi zbliżyć na odległość 30 metrów chyba, żeby można go było skanować. Nie wiem, czy tutaj właśnie doskoczę. Jak najbardziej, udało się. Dobra, jeszcze go dorwę. Skan ukończony. Wyładowanie elektrostatyczne poziomu drugiego. Jeszcze coś w przemianie widzę, mamy. Tutaj regeneracja. Dostępne nowe przystosowania psioniczne. Właśnie chcę się teraz upewnić, czy to jest rzeczywiście... Tak, to jest ten poziom. Minus 1, więc super. Sporo tutaj jest tych miejsc zniszczonych. No spokojnie. Jeszcze operatora mamy inżynieryjnego. Kurde. Nie wiem, czy go załatwić, czy ewentualnie jednak ogłuszyć. Może ogłuszymy tym razem. Tylko musi tutaj podejść, a raczej podlecieć. No, chodź tu bliżej. Żeby spadł tutaj na dół właśnie. Już w tym obwodzie znaleziono nowe polecenia. Uwaga, kombinezon uszkodzony. Ale sobie jaja robicie, no nie zdążyłem go jeszcze skakować. I oczywiście zniszczył się. Ach, szkoda. No ale trudno. Tak czy siak, mam tutaj pełno przecież tego ładunku, żeby sobie wykorzystywać dalej. Przynajmniej mogłem go przeszukać. Czyli tutaj mamy przejście później na drugą stronę. Nie, no to tutaj na razie niczego nie znajdę. W takim razie jednak przejdziemy tutaj. Tylko uwaga na tego fantoma, bo on kurde za chwilę mnie wypatrzy i będzie atakować. No to nie będzie na pewno miłe uczucie. Przejdźmy tutaj. Aj, niezasilone drzwi, kurde. Czyli jednak muszę na razie chyba zejść na dół, powiem wam. I zdjąć tego przeciwnika. Chociaż ja bym sobie jeszcze pomógł wieżyczką ewentualnie. Już wykorzystamy części zamienne. Tylko ostrożnie. Może ja ją najpierw bym zabrał. No bo dobra, napraw ją. Skanuję cel, materiał tyfoniczny, niejednoznaczny. Włączam kaliber. Wieżyczka automatyczna, likwidator, wersja 076. Wieżyczka aktywna. Pytanie, jak blisko musi ten fantom podejść, bo... Wykryto obce zagrożenie. Okej, nie jest najgorzej, dobra. Tu ewentualnie w takim razie tym promieniem może go jeszcze zdejmę. Pięknie. Wieżyczka na szczęście niezniszczona.
została wzmocniona, więc też się wytrzymała troszkę. Skanun. Cel. Materiał tyfoniczny niejednoznaczny. Włączam kalibrację. I teraz tak, tutaj najważniejszy to ten moduł. Tyle tylko, że problem jest taki, że teraz nie ma tutaj zasilania. Więc musimy najpierw przewrócić zasilanie, kurczę, w tym miejscu. Pytanie, gdzie to będzie, żeby można było rzeczywiście to zasilanie przewrócić. No zobaczymy. Może tutaj. Okej. Niespecjalnie chyba. Działko lepik, zabieraj wszystko. Za chwilę już naprawdę nie będę miał miejsca. No nie no, zasilania nadal nie ma. Tu jest to wejście, tak? A właśnie, przecież po tej stronie było na mapie. Tutaj mamy zasilanie, super. W takim razie włącz. Okej. Teraz jest wszystko w porządku. Automatycznie też drzwi się powinny pootwierać. Widzicie? O, długi skan, zobaczymy. Zwiększa zasięg skanowania tyfonów za pomocą psychoskopu. No właśnie, czyli mogę teraz, znaczy mógłbym teraz z większej odległości ich skanować, a nie z 30 metrów. Tyle tylko, że na razie mam tylko te dwa miejsca i póki co przy tym pozostanę jeszcze. Wprawdzie zdobyłem kolejne neuromody, a tam... Tylko, że najpierw ja musiałem chyba coś innego jeszcze odblokować. Tak, bo ja chyba musiałem zainwestować w pierwszej kolejności w to. O, a później mamy psychotronikę. W sumie 5 neuromodów. A przypominam, że czekam jeszcze z tym przystosowaniem, aż będę miał mniej punktów psi, bo wtedy automatycznie mi te punkty zregeneruje. Zresztą no, na razie nie muszę tego koniecznie szybko odblokowywać. Pozwolenie na pracę eksperymentalną. Dobra, to co my tutaj znajdziemy w takim razie? Już na spokojnie się rozejrzyjmy. Centymetr po centymetrze, można powiedzieć. Zaczynając właśnie na razie od tego poziomu tutaj. Umieścimy te przedmioty w końcu, w pojemniku. No i oczywiście te rodzaje broni, których nie potrzebuję, to znaczy, które mi się dublują. Czyli pistolet z tłumikiem dźwięku, mamy kolejny klucz francuski, działko lepik nieulepszone, tutaj jeszcze jedno działko lepik. I to chyba wszystko, tak? Jest posortowane, mamy po jednym rodzaju broni. Nie, jeszcze dwa pistolety mam. Okej, teraz będzie chyba jak najbardziej okej. Przy okazji weźmy sobie jeszcze ciasteczko. Fantoma elektrycznego słychać gdzieś w pobliżu. Może na górze, zobaczymy. Materiały mineralne, super. Nie tylko oczywiście mineralne. Okej, i tutaj też mamy windy. Jeszcze mogę na niższy poziom zjechać. Tylko, że ja bym jednak skorzystał na razie z tego wyższego poziomu. Tam na dole musi być ten fantom. Jest. Faktycznie mamy go. Skan ukończony. No i odporność elektrostatyczna. Dostępne nowe przystosowania psioniczne. W takim razie zejdziemy do niego później, na koniec właściwie. Zsynchronizowane. Rozumiem. Ja bym mimo wszystko zaczekał i najpierw się dostał wyżej. Bo tam jeszcze wciąż nie zwiedzieliśmy przecież dokładnie, mieliśmy te drzwi niezasilone, więc teraz dopiero będę mógł się tam dostać. Bez większych problemów. To co, skorzystamy sobie na razie z tych schodów tutaj. Też mnie jeszcze tutaj nie było. Tylko czy to mi coś da? Tutaj też są drzwi, ok. Czyli jak najbardziej. Zobaczmy jeszcze na mapkę. No i tutaj się dostanę na drugą stronę również. Bo jeśli chodzi o przejście, no to mamy te schody właśnie. Wszystko się zgadza. Dobra, w takim razie lećmy tutaj. Wow! Ożeż ty! Ja go chcę jeszcze zeskanować najpierw.
Skan ukończony. Oberwałem trochę, ale trudno. Dostępne nowe przystosowania psioniczne. I teraz tak, pytanie czy... Nie no, ja do niego podchodzić za bardzo nie chcę, bo właśnie, bo on kurde im jest bliżej. Tym bardziej mnie razi tym prądem, więc tutaj jednak promień Q będzie lepszy. Dawaj go jeszcze trochę. Jasny gwint, przeładowanie jeszcze. Okej. Udało się. No to jest dobra broń na pewno, żeby radzić sobie z przeciwnikami na odległość. To trzeba przyznać. Trochę kombinezon podniszczony, ale to na razie nie problem. Mamy komputer Price'a Broadway'a. Pierwszy poziom hakowania tylko wymagany. Już dawno w sumie nie mieliśmy pierwszego poziomu gdzieś wymaganego. Zazwyczaj jest to drugi, trzeci. Narzędzia. Odblokuj sterowanie zbiornika z węgorzami. Zgodnie z procedurą uzdatniania wody, przetwarzanie węgorzy nie może nastąpić przed odblokowaniem z tego terminalu jednostki w pomieszczeniu przetwarzania. Odblokuj. Nie jestem pewien, gdzie to jest, ale może jeszcze to zobaczymy. Price, zawsze cię wspierałam, ale tym razem posuwasz się stanowczo za daleko. Musisz się ogarnąć. Ludzie to widzą, Price. Ludzie wyżej postawieni niż my. Przestań unikać doktora Cola i po prostu z nim porozmawiaj. Wierzę, że jakoś dasz radę. Pozwól sobie pomóc. M. Prasa pod wpływem. Cześć, Price. Zgodnie z tym, co mi przekazano, stwarzasz zagrożenie dla siebie i otoczenia. Nie mogę lekceważyć powagi sytuacji, kiedy próbowałeś wykonywać obowiązki na stacji pod wpływem alkoholu. Wypisałem ci receptę. Masz brać ten lek, unikać picia i pozostać w kwaterach załogi, dopóki się nie spotkamy. Jesteś tymczasowo zawieszony w obowiązkach za aprobatą inżynier Iliuszyn. Matias. Dobra. Mam jakąś notatkę. Wodka, okej. Nowe hasło, no tak, czyli tutaj można się było dostać. I pełno oczywiście alkoholu. Mnie nie powinno w tym przypadku dziwić w ogóle. Jeszcze więcej alkoholu, no kurde. Albo alkohol, albo puste butelki dookoła tylko leżą. Znowu jakiś układ zdobyty. Jak to się nazywało, już nie jestem pewien. Wspomaganie siły, skraca czas potrzebny na podniesienie ciężkiego przedmiotu. A, to nie chcę. Tu jeszcze mamy jednego maila. Protokoły odłowu. Abby, upewnij się, że członkowie załogi obchodzą się ze sprzętem do odłowu węgorza z należytą ostrożnością. Ostatnio w partii węgorzy, których posłaliśmy na górny pokład, znaleziono pustą butelkę bourbonu. Zakładam, że ktoś z naszego oddziału przypadkiem opuścił ją do zbiornika. Nikt nie chce przeżuwać szkła wraz ze swoim kęsem rolki unagi, czy jakiejkolwiek innej rzeczy. Ciągle o tych węgorzach właśnie. Pewnie to będzie na najniższym poziomie, podejrzewam. Zobaczymy. Tu jeszcze odpadów trochę. To chyba wszystko, co? No raczej tak, możemy przejść dalej. Żeby mnie teraz, kurde, nie zaskoczył jakiś fantom nagle. Pablo Meyers. Jest wejście na górę, teoretycznie. Klucz francuski, znowu wódka. No ale co, tam bym się wracał. Tutaj mogę teoretycznie przejść i przedostać się tutaj na drugą stronę, co akurat mi się przyda, bo tu jest zablokowane. To chyba właśnie skorzystamy teraz. Definicje napraw przekonfigurowane. Uwaga, bo tutaj jest jakiś operator inżynieryjny, ale pewnie wrogo nastawiony. Zdecydowanie. Coś się zepsuło.
Sprawa rozwiązana, ok. No i tutaj właśnie jestem po drugiej stronie. Bez większego problemu. Materiałów trochę w środku i mamy kolejne dwa neuromody. Super. Jeszcze więcej materiałów. Znowu odpady, znowu apteczka. Po tej stronie raczej wszystko. Powolutku wygląda na to, że będę mógł schodzić na dół. Tutaj kolejne schematy. Johnny Brungen, czy Brungen. Tutaj umieść. Proszę, zainstaluj wtryskiwacz cząsteczek psychoaktywnych stacji uzdatnienia wody. To właśnie to, co zdobyłem wcześniej. I mamy zadanie zrealizowane. No proszę. Super, przy okazji niejako zaliczyliśmy kolejne zadanie poboczne. I w tym pomieszczeniu to wszystko tak naprawdę. Na to wygląda. Mogę teraz to opuścić. I zejść na dół jeszcze w takim razie. Jeżeli tak się patrzę na te rury, one prowadzą tutaj. W tę stronę. No i to wszystko tutaj teraz działa sprawnie, jak rozumiem. No ale ja wciąż chcę się dostać tam na dół, do tego fantoma elektrycznego. Spróbuję go chyba jednak zdjąć. Albo dobra, zróbmy to atakując go z daleka i tyle. Umiałem już skorzystać sobie ze strzelby. Ale możemy i tak. Ach, tylko że on też, kurde, te pociski wysyła. Dobra, trudno. Wszedłem w otwarty kontakt, ale co tam? Mogę sobie na to pozwolić przy takiej ilości apteczek. Proszę, jeszcze ładunek recyklingowy odzyskałem. I proszę, resztki węgorza. Tyle mieliśmy o węgorzach, to w końcu natrafiliśmy na nie. Długość dorosłego węgorza około 1 metra, waga około 9 kg. Dieta detrytofag. Uwaga, zbiornik automatycznie kontroluje wielkość węgorzy i odfiltrowuje młode podczas odłowu. Zbierz węgorze. To ciekawe. Wyławianie węgorzy. Ha. O kurde, poszukaj Price'a Broadway'a. Ha. Czekajcie, większy mim. Ja chcę tutaj zeskalować jeszcze. Skan ukończony. Potrzeba więcej obiektów badawczych. Dobra, mim załatwiony. I patrzcie, mamy naszego Price'a. To się nam zguba znalazła, co? Przykra sprawa. Kolejny zestaw, kolejny neuromod. I proszę, od Abigail do Price'a. Zbiornik z węgorzami, procedura. Price, węgorze nieźle radzą sobie z wyjadaniem wszystkich odpadów. Tworzy się jednak też warstwa, której nawet one nie tkną. Musimy więc co miesiąc oczyszczać zbiornik. Najpierw użyj narzędzia do odłowu węgorza, by pozbyć się dorosłych osobników. Narzędzie znajdziesz na stanowisku roboczym zbiornika. Gdy już to zrobisz, będziesz mógł wejść do środka. Zalecam też zakręcenie zaworu do pływu ścieków, chyba że masz ochotę na kąpiel w wodzie z kibli kolegów. I uważaj, gdzie chodzisz, proszę. Węgorze są praktycznie ślepe, ale gryzą przepaskudnie. A uwierz mi, nie chcesz pływać z otwartą raną w takiej wodzie, Abigail. No i Price nie uważał. I trafił prosto do węgorzy. Kurde. Coś strasznego. Możemy te resztki jeszcze tutaj stąd pozbierać. Harmonogram dostaw. No i to będzie raczej tutaj akurat wszystko. Myślę, że tak. Dobra, no to w takim razie ja będę się z wami chyba powolutku żegnał. Zobaczę jeszcze tutaj.
No mamy oczyszczalnię zwiedzoną, tutaj poziom minus 2 również, na poziomie minus 1 też byłem, no i poziom pierwszy. Więc myślę, że trzeba będzie udać się jeszcze do tej elektrowni w następnej kolejności. Może ja tam wyruszę jeszcze do tego przejścia, bo tam przecież mamy wciąż to zadanie zaznaczone tutaj, tą osobę do odnalezienia. Tylko skoro też tutaj jestem, to chciałem jeszcze skorzystać z tego moduł recyklingowy i znowu złom cały przenieść. No i oczywiście niepotrzebne rzeczy, na pewno klucz francuski i alkohol. To możemy sobie tutaj poprzynosić, tego nie potrzebujemy. Tylko niepotrzebnie zajmuje miejsce w ekwipunku i na razie to tyle. Przetwórz to wszystko. O, jeszcze się wysypał jeden materiał w międzyczasie. Dobra, to teraz możemy ruszać już do tamtych drzwi. Zastanawiam się tylko jeszcze, czy ewentualnie nie zabrać sobie wieżyczki może. Może warto by było ją zabrać i gdzieś ustawić w innym miejscu. Chociażby tutaj na tym rozwidleniu. Nie wiem, czy to akurat się przyda. No ale niech będzie. Albo dobra, ustawmy sobie jakoś tutaj tyle. Wymagana korekta wysokości. Tylko, że jak później będę tutaj się wracał z mocami tyfonicznymi i będzie mnie ta wieżyczka atakować, no ale to zobaczymy z czasem. Na razie przejdźmy do elektrowni. No i tutaj rozejrzymy się w następnym odcinku. Mamy przed sobą gniazdo cystoidów. Jeśli chodzi o mapkę, to ona nam na razie wiele nie pokaże, ale patrzcie, ile jest poziomów też tej lokacji, więc też na pewno będziemy mieli co zwiedzać. No i przede wszystkim tutaj jest ta osoba na poziomie minus 3, którą musimy znaleźć. Więc to wszystko w kolejnym odcinku. Ja tu jeszcze może ulepszę sobie tylko jedną z broni, a konkretnie niech to teraz będzie działko Lepik. Tempo unieszkodliwiania. Okej, zawsze to też mi zwolniło kolejne dwa miejsca w ekwipunku, więc dziękuję Wam za oglądanie tego materiału i do usłyszenia w kolejnych. Cześć!